Tak patrzę tutaj na naszego środkowego gościa. Nie ma serduszka. Odkleiło się, czy nie było chęci, żeby przykleić dzisiaj? To znaczy ja nigdy, nawet kiedy trafiam na wolontariuszy Wielkiej Orkiestry i wrzucam do puszki, nigdy nie biorę serduszka. Zawsze uważam, że warto zostawić dla innych. Ja nie mam puszki, mam parę serduszek. Czy pan poseł by jednak mimo wszystko nie przykleił? Nie ma obowiązku, no, ale... Mogę oczywiście przykleić. Proszę bardzo. Nie widzę tutaj. Jestem przygotowany technicznie do tego, bo to jest chyba rzecz, o którą... Technicznie przygotowany. Która co prawda też wywołuje różne emocje w nas, Polakach, ale chyba tu się akurat nie ma o co kłócić. No, dobre rzeczy ten Owsiak robi. Znaczy generalnie nie ma się co kłócić o sprawy, które komuś pomagają. Czy to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy to są zbiórki internetowe typu się pomaga, tak. Czy cokolwiek. Jeżeli służy to dobrej sprawie, jeżeli te pieniądze są przekazywane na cele charytatywne, dla kogoś, kto jest poszkodowany, kto ma w życiu gorzej, to generalnie chyba warto pomagać. Ja wiem, że są różne kontrowersje dotyczące różnych akcji. Dla części osób poglądy czy sposób działania Jurka Osiaka jest może mniej akceptowalny, ale też uważam, że nie ma z tego powodu co drzeć szat. Jest dostatecznie dużo w Polsce akcji, które można wesprzeć, żeby każdy miał poczucie, że robi coś dobrego i robił to zgodnie z własnym sumieniem.